Witam wszystkich. Ja nazywam się Adam Węgrzyn, reprezentuję firmę Loxon. Znajduję się w tym momencie w Bytomiu. Mamy tutaj swój oddział. W tym roku również otwieramy nowy oddział w Warszawie, więc będziemy tutaj również w centralnej części Polski. A w dniu dzisiejszym wraz z Bartoszem Świtoniem z firmy Smartmaker, z naszym Gold Partnerem, chcielibyśmy Państwu zaprezentować rozwiązania dla inteligentnych osiedli. Chcemy pokazać, jak system Loxon może pomóc tutaj deweloperom, inwestorom dać wartość dodaną do budynków, tak, do swoich realizacji, wyróżnić się na tle konkurencji. Więc witam Cię, Bartosz. Fajnie, że tutaj chciałeś tutaj i chcesz nadal promować tutaj rozwiązania Loxon wśród deweloperów, wśród inwestorów. Bardzo mi miło, że chcesz przedstawić swoją tutaj koncepcję z deweloperem Solidny, osiedla Brzezińska, więc tutaj super, że zaprezentujesz te rozwiązania, te funkcjonalności, które chcesz po prostu stworzyć i wdrożyć. Witam wszystkich, nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię doskonale. Okej, no to co, to może nazywam się Bartosz Świtoń, jestem z firmy Smartmaker i tak jak Adam wspomniał, dzisiaj przejdziemy sobie przez rozwiązania dla deweloperów. No i Adam, oddaję Ci głos na początku. Dziękuję. Oczywiście później przekażę tutaj pałeczkę Tobie. Natomiast na tym moment chciałbym, żebyśmy wszyscy poznali też Loxona, co to jest za firma, skąd się wywodzi i jak tutaj wyglądają tak naprawdę fakty. Firma Loxon to firma, która została założona w 2009 roku w Austrii przez dwóch prywatnych założycieli, pana Martina i pana Tomasa, więc jesteśmy firmą prywatną, taką też zostaniemy. Mamy ponad 20 oddziałów na całym świecie, więc widać, że z firmy tutaj typowo austriackiej staliśmy się firmą międzynarodową. Jesteśmy dostępni właśnie w Polsce, w Czechach, w Stanach Zjednoczonych, w różnych krajach na całym świecie. Mamy bardzo duży tutaj eksport naszych produktów, bardzo duża ilość wciąż rosnąca tak naprawdę naszych pracowników, a co mnie najbardziej cieszy, ponad 200 już tysięcy zrealizowanych inwestycji. Więc na całym świecie mamy ponad 200 tysięcy, w Polsce cały czas to rośnie. Bardzo mi się to podoba, że Polacy poznali te rozwiązania, wiedzą, na czym one polegają, ale nadal potrzebujemy tutaj edukacji zarówno naszych partnerów instalacyjnych, jak i naszych klientów, tak żeby po prostu poczuli tą automatykę na własnej skórze. Mamy pewną misję, jak każda firma, chcielibyśmy tutaj uprościć proces z życia, procesy, które tak naprawdę tutaj się znajdują w każdym budynku. Chcemy, aby tutaj budynek był działał w tle, tak, żeby tutaj była pełna automatyzacja w budynku, tak, to zarówno domek, zarówno tutaj apartament, zarówno tutaj biurowiec, zarówno tutaj jakieś rozwiązania typowo przemysłowe. Więc mamy taką misję, żeby usprawnić te wszystkie procesy, żeby to wszystko połączyć i żeby żyło się jak najwygodniej. Dlaczego warto wybrać system Loxon? Jeżeli jesteś deweloperem, jesteś inwestorem, na pewno poszukujesz kompleksowego rozwiązania. I my takowe po prostu tutaj reprezentujemy, możemy tutaj przedstawić kompleksowe rozwiązanie, ponieważ jesteśmy producentem całego asortymentu. Mamy w swoim tutaj sklepie zarówno oświetlenie, zarówno tutaj elementy z zakresu ogrzewania, kontroli dostępu, mamy własne wideodomofony, i wiele, wiele różnych produktów. Co mnie bardzo cieszy, cały czas stawiamy na rozwój, więc zarówno w tym roku, jak i w przyszłym będziecie mogli się spodziewać kolejnych nowych produktów, ponieważ wychodzimy Wam naprzeciw. My słuchamy tutaj oczekiwań rynku, oczekiwań zarówno polskich klientów, instalatorów, jak i z całego świata i wdrażamy po prostu te usługi, jak i nowe produkty. Mogę tutaj już też zdradzić, że za niedługo będzie tutaj też premiera nowych produktów. Bardzo cieszę też naszych klientów, bądź naszych tutaj deweloperów, z którymi już mamy nawiązaną współpracę, fakt, że wszystko mają z jednej ręki, że jesteśmy po prostu jednym dostawcą. Jeżeli jakiś jest problem, mogą się do nas bezpośrednio zgłosić, nie muszą po prostu szukać tutaj różnych tak naprawdę kontaktów do różnych tutaj dostawców. Wszystko jest od nas. My też tutaj zapewniamy wsparcie zarówno sprzedażowe, jak i techniczne. W jaki sposób możemy pomóc Wam w sprzedaży? Tworzymy blogi, tworzymy filmy referencyjne, więc nam też zależy, żeby te osiedla były zaprezentowane już przed tak naprawdę powstaniem. Tak, mamy tutaj różne osiedla, nawet tutaj osiedla właśnie Brzezińska w Łodzi,
Ono jest w trakcie budowy, natomiast my chcemy już to promować, tak żeby po prostu deweloper też miał tutaj pewną wartość dodaną. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te nasze rozwiązania, to chcemy, żeby było bezobsługowe, żeby spać spokojnie, żeby tutaj nie narzekać, słuchać narzekań klientów, żeby wszystko było jak należy, więc w tym przypadku można zapomnieć o tym, że po prostu się ma jakiś system Loxon, to wszystko działa w tle i jest kompletnie bezserwisowe. Jeżeli chodzi o nasze oprogramowanie, o nasze produkty, one są cały czas rozwijane, nie zatrzymujemy się, więc mamy darmowe wsparcie i aktualizację tych produktów, jak i aplikacji, ponieważ oczywiście klienci stawiają tutaj w głównej mierze tak naprawdę punkt swojego wzroku na aplikację, więc chcą mieć ładną wizualizację, chcą mieć wszystko w jednym miejscu i to też tworzymy. Często słyszę pytanie, ok, ale czy to mi się zepnie finansowo? Czym się po prostu to różni od zwykłej, tradycyjnej, konwencjonalnej instalacji? Koszty są naprawdę porównywalne. Dzisiaj też chcemy to zaprezentować, jak to wszystko wygląda. Natomiast pamiętajmy, że w tym przypadku w XXI wieku mamy różne technologie. Więc jeżeli chodzi o koszty materiałów, to musimy popatrzeć globalnie. To nie jest tylko elektryka, jeżeli porównujemy sobie koszt elektryki, a koszt automatyki budynkowej. To są również inne, kolejne elementy, jakimi są sterowniki, jakimi są kolejne przyciski. W Czechach mają bardzo fajną koncepcję, jeżeli chodzi o oddział Loxon w Czechach. Podchodzą do deweloperów troszkę w inny sposób. Nie zaczynają od rozmów na temat apartamentu, na temat tutaj mieszkań czy domków, natomiast idą, tak jak tutaj Bartosz również w trakcie rozmowy z deweloperem Solidny, zaczął rozmowę od części wspólnych, od tak naprawdę zarządzaniem osiedlem, budynkiem, czyli tak naprawdę tymi wszystkimi mediami i różnymi technologiami. Więc w Czechach często rozmawiają na temat wymiennikowni, ciepłowni, kotłowni, rozmawiają na temat systemów sygnalizacji, włamania i napadu, pożaru, wentylacji, więc takie ogólne rzeczy. Bartek tutaj zaczął rozmowę od właśnie bram, od interkomów, więc to się sprowadza do tak naprawdę wygranej, więc po prostu przekonanie dewelopera, że to ma sens, a oczywiście później przekonwertujemy to wszystko tak, żeby po prostu odpowiedni sposób przygotować wycenę na poszczególne apartamenty, bądź przygotować pewne pakiety, które klient może sobie wybrać. I oczywiście w dzisiejszych czasach mamy rosnące ceny mediów, tak? Energia elektryczna, gaz, tak naprawdę wszystko rośnie, mamy bardzo dużą inflację. No i Loxon efektywnie też zarządza budynkiem, jak i mieszkaniami, apartamentami, domami. Więc chcemy, żeby koszty eksploatacji tego budynku były jak najmniejsze, tak żeby po prostu szybko się to zwróciło, żeby zwrot inwestycji był momentalny. I to są fakty. Mamy tutaj już pewne publikacje na ten temat, jak szybko to się zwraca. Mamy na przykład tutaj nasz biurowiec w Anglii i stopa zwrotu, znaczy okres zwrotu to był 1,5 roku bądź 2 lata. Natomiast jest to bardzo szybki zwrot. 27% energii zostało zaoszczędzone w ciągu roku, więc bardzo nam się ta koncepcja podoba. No i chcemy po prostu to wdrażać, tak zwaną tutaj samowystarczalność budynków i jak największą efektywność. Dlaczego Loxon? Dlaczego warto postawić na inteligentne rozwiązanie systemu Loxon? W tym przypadku na świecie powstaje mnóstwo osiedli deweloperskich, również w Polsce. W Polsce mamy kilka realizacji, chcemy więcej, dlatego chcemy zaprezentować właśnie możliwości systemu Loxon. Proszę sobie wyobrazić, że budujemy dom, apartament i co tam potrzebujemy? Potrzebujemy mnóstwo sterowników, potrzebujemy pewne przyciski, elementy obsługowe, które są na ścianie. Dlaczego? Ponieważ mamy pewne systemy, mamy już pewne technologie w tym budynku. Mamy oświetlenie, mamy ogrzewanie. Czasami deweloperzy proponują już system zacieniania, czy to rolety, żaluzje, czy markizy, więc już mamy kilka elementów, kilka technologii. Każdą technologię należy obsłużyć, więc na ścianach przeważnie są tworzone takie pianina, więc mamy element, który obsłuży oświetlenie, więc jakiś przycisk, również przycisk do sterowania roletami, jak i jakiś termostat.
często są maty grzewcze bądź te ogrzewanie podłogowe, więc musimy zarządzać jakoś klimatem, więc montujemy termostat z wyświetlaczem. Dodatkowo dochodzi pewne pakiety u deweloperów, jakim jest alarm, monitoring, klimatyzacja, wentylacja, więc dokładamy kolejne panele sterujące, załóżmy do rekuperacji, manipulatory do rozbrajania, uzbrajania alarmu, piloty do klimatyzacji i wiele, wiele innych. Więc mamy kilka oddzielnych systemów, tak zwanych wyspowych, które ze sobą się nie komunikują, nie rozmawiają, więc może być taka sytuacja, że ogrzewanie podłogowe jest włączone, więc mamy ogrzewanie, no i klimatyzacja chłodzi. Więc te dwa światy są po prostu niezależne, nie widzą się nawzajem, no i po prostu to jest mało efektywne. Również tutaj przychodzi fakt, że mamy kilku tak naprawdę dostawców, którzy również ze sobą nie współpracują, nie koordynują tych swoich ruchów, nie koordynują tych swoich tutaj usług. Oczywiście zawsze jest jakiś kierownik budowy, natomiast no może nie być na przykład w tym momencie na realizacji i coś złego się stanie, tak? Więc mamy różnych dostawców, no i każdy chce oczywiście sprzedać coś swojego, tak? Więc przyjdzie osoba, która sprzedaje, oferuje rolety, zaoferuje swoje jakieś silniki bezprzewodowe, które potem na przykład nie będzie można spiąć z jakimkolwiek systemem. Przyjdzie osoba, która montuje tutaj oświetlenie, załóżmy jakieś taśmy LED-owe, zamontuje swoje ściemniacze i inne rzeczy. Więc w tym przypadku mamy różnych dostawców oraz różne systemy. Natomiast możemy tutaj zaproponować coś więcej, więc możemy zaproponować jeden system, który skontroluje tę technologię i jeden przycisk w pomieszczeniu, który będzie kontrolował całe pomieszczenie. Za pomocą jednego przycisku możemy sterować oświetleniem, zacienianiem, on ma również pomiar temperatury i wilgotności, więc mamy już tutaj pomiar temperatury dla celów grzewczych i chłodniczych, więc jeden system i jeden przycisk w pomieszczeniu to wystarczy. Redukcja kosztów materiału, redukcja kosztów tutaj usługi, ponieważ mamy po prostu jeden przycisk. A jeżeli chodzi o system, to wszystko będzie skoordynowane. Nasz system będzie takim tutaj dyrygentem i będzie tak naprawdę rozkazywał. Grzej, jeżeli będzie za ciepło, w pierwszej kolejności, załóżmy, żaluzje się przechylą, tak żeby zablokować promieniowanie słoneczne. Później kolejnym priorytetem będzie załączenie klimatyzacji, ponieważ my chcemy, żeby ten dom był energooszczędny. Dodatkowo mamy jednego dostawcę, jednego producenta i jedną osobę, integratora, który zepnie te wszystkie systemy w jedną całość i on będzie tak naprawdę odpowiedzialny za dobór tak zwanych bramek, żeby się to wszystko ze sobą skomunikowało. Więc deweloper może spać spokojnie, może tutaj zapewnić coś więcej klientowi, ponieważ jest to również, jak już kilkukrotnie powiedziałem, wartość dodana. Często deweloperzy się tym chwalą, że oferują coś więcej, rozwiązania typu smart. No i na to też nasi klienci patrzą. Czasami mam pytania, gdzie mogę znaleźć Loxona, w którym osiedlu deweloperskim, nie wiem, buduje się we Wrocławiu, czy tam może być Loxon i przeważnie deweloperzy albo wykonują jakieś zmiany lokatorskie, zezwalają na to bądź nie, ewentualnie po prostu kontaktują się z nami i po prostu wdrażamy już pełne osiedla. Okej, więc z jednej strony mamy kilka tych elementów, kilka tych technologii, które ze sobą nie współpracują lub po prostu system Loxon, system automatyki budynkowej, który współpracuje i oferuje więcej funkcjonalności. Łącząc te wszystkie systemy, mamy dodatkowe możliwości, tak? Więc mamy już od razu alarm, ponieważ mamy czujniki ruchu, które załączają i oświetlenie, i załączają i wykrywają tutaj intruza. Również mogą załączyć, załóżmy, klimatyzację, tylko wtedy, gdy ktoś jest potrzebny. Mamy już oczywiście tutaj dodatkowe elementy, dodatkowe funkcjonalności i to wszystko za plus minus tą samą kwotę. Dlaczego? Ponieważ porównajmy sobie, ile kosztują takie termostaty na ścianie. Ile takie przyciski kosztują, ile ta usługa, ile ten materiał kosztuje. To wszystko są koszty, które ponosi deweloper. Natomiast my pomagamy tak, żeby po prostu zminimalizować te koszty inwestycyjne, instalacyjne i żeby jak najszybsza była stopa zwrotu. Tak naprawdę, jeżeli mowa o systemie Loxon, to mogę powiedzieć, że system Loxon to mini serwer. Mini serwer jest to główny mózg całej instalacji. Taki po prostu produkt, taki sterownik kontroluje wszystkie technologie budynku, począwszy od oświetlenia po zarządzanie energią. Więc on ma pewne wejścia, pewne wyjścia, natomiast tutaj technicznie nie będziemy o tym mówić.
to musi być, tak? Ten element musi być, aby po prostu zapewnić pewną inteligencję. On kontroluje całym budynkiem. Co mnie bardzo cieszy. Cała logika jest zawarta właśnie w tym elemencie, więc nie opieramy się na chmurze gdzieś w Chinach, a często widzę, że deweloperzy korzystają z takich rozwiązań, co mnie bardzo tutaj nie zadowala, więc w momencie, gdy załóżmy serwer w Chinach padnie, no to już tam ci klienci, którzy wykupili załóżmy tam mieszkanie u tego dewelopera, no nie mogą, nie wiem, sterować światłem, nie mogą wejść do budynku, ponieważ no, są uzależnieni od Chin załóżmy, tak? Więc cała logika jest zawarta w tym miniserwerze. To jest wszystko, co jest też bezpieczne. Jest szyfrowanie, więc nikt się do tego nie włamie. No i nawet nie wymaga połączenia z internetem. To od was tak naprawdę zależy. Więc ten miniserwer jest takim początkiem każdej inwestycji i ma bardzo duże możliwości. Oczywiście można go rozszerzyć o dodatkowe elementy, jak w klockach Lego. Po prostu możemy dołożyć, nie wiem, jakieś dodatkowe elementy, które mogą wysterować bramami, oświetleniem, większą ilością rolet. Możemy tutaj skomunikować się z naszymi przyciskami, oświetleniem, klawiaturami dostępowymi, więc możemy tutaj też sterować dostępem do budynku. Możemy się również komunikować sieciowo, więc często załóżmy deweloperzy, nie wiem, załóżmy montują wkładki gerdy, tak? Gerdy, żeby otwierać, zamykać drzwi i my mamy też możliwość komunikacji się z takimi zamkami, które umożliwiają wejście do apartamentów. Mamy również rozwiązanie audio, które dzięki temu, że jest to kompatybilne z naszym systemem, jest wszystko w jednym miejscu, mamy nie tylko muzykę, ale też mamy już od razu dzwonek do drzwi, więc nie trzeba już kupować gonga, mamy już również syrenę alarmową w tym, więc nie trzeba kupować syreny, jeżeli ktoś buduje załóżmy jakieś domy. I oczywiście w całym tym zestawie dostajemy bezpłatne wsparcie programowe, mamy aplikację, mamy konfigurator, który jest bezpłatny i to wszystko oferuje Loxon. Często się pytają klienci i deweloperzy, czy mamy rozwiązanie typowo tylko i wyłącznie bezprzewodowe czy przewodowe. Nasz system jest hybrydowy, więc mamy zarówno to i to. Więc jeżeli jesteśmy na etapie tak naprawdę już, gdzie mamy położone tynki, okablowanie, można zawsze skorzystać z usług i produktów bezprzewodowych, jak i można je ze sobą bez problemu łączyć. Jak to wygląda, załóżmy tutaj na osiedlach deweloperskich? No przeważnie w każdym apartamencie mamy zainstalowany miniserwer z różnymi tutaj elementami. No i jeden miniserwer, który zarządza tymi częściami wspólnymi, bramami, wideodomofonem, tak naprawdę załóżmy czujnikami dymu w garażach, stacjami ładowania pojazdów. Te wszystkie miniserwery, te wszystkie sterowniki się ze sobą komunikują, więc wymieniamy dane. Załóżmy mamy, zarządca ma wgląd, jakie załóżmy opomiarowanie, ma opomiarowanie z liczników wody, ciepło ma z energii elektrycznej, więc to wszystko cyklicznie załóżmy co miesiąc trafia do zarządcy i nie musi tutaj wysyłać po prostu daną ekipę, żeby sprawdzić liczniki. Takie rzeczy wykonujemy, takie osiedla mamy już tutaj zrealizowane. Więc jak widać, to wszystko się ze sobą spina. Mamy jeden ekosystem Loxona, więc osiedle Loxonowe, jakby to można powiedzieć. Bardzo tak jak już tutaj wspominałem, mnie to cieszy, że nie opieramy się na chmurze obliczeniowej, cenimy prywatność, cenimy tutaj dane naszych inwestorów, więc wszystko tak naprawdę siedzi tylko i wyłącznie w miniserwerze, nic nie wypuszczamy na świat, jeżeli chodzi o jakieś tutaj dane, które są newralgiczne. Aplikacja jest oczywiście w języku polskim na każdy system, na iOS, na Android, na Windows, na Maci, więc można z niej korzystać zarówno w apartamencie, jak i poza nim, ponieważ mamy dostęp zdalny. Można oczywiście konfigurować ten system zdalnie, więc jeżeli załóżmy coś będzie do poprawki, coś będzie do dodania, nie musi instalator jechać na realizację i tam to konfigurować, ponieważ może to robić zdalnie, więc są to też zredukowane koszty, jeżeli chodzi o usługę. Tak jak mówiłem, aktualizujemy nasze oprogramowanie, więc cyklicznie co dwa razy w ciągu roku mamy dodatkowe funkcjonalności. Mamy asystenta głosowego HomeKita, a w przyszłości jeszcze więcej tutaj możliwości. Jakie mamy produkty i rozwiązania typowo dla deweloperów? Jest to miniserwer Compact. Wcześniej widzieliśmy troszkę większy miniserwer, natomiast w tym roku wchodzimy w rynek deweloperski, hotelarski, biurowy. Więc powstał nowy produkt, jakim jest miniserwer Compact. On się wyróżnia tym, że już ma
tak zwany kombajn w sobie. On ma już zarówno oprogramowanie audio serwera, więc można już bezpośrednio właśnie wykorzystując miniserię Compact podłączyć już nagłośnienie. Możemy tutaj podłączyć urządzenia bezprzewodowe, jak i przewodowe. Więc tego typu element został zaprojektowany typowo dla branży hotelarskiej, jak i dla deweloperów. Dlaczego warto go wybrać? Ponieważ można opierać się o rozwiązania przewodowe, ale już klient dostaje możliwość, oczywiście we własnym przeważnie zakresie, dodania pewnych elementów, które może sobie zakupić indywidualnie od partnera instalacyjnego i po prostu cieszyć się, załóżmy, nie wiem, jakimiś gniazdkami przełączalnymi, dodatkowymi tutaj elementami, które po prostu to już koszt po stronie klienta. Deweloper płaci za pewną standard, pewną podstawę, natomiast mając, załóżmy, już w standardzie rozwiązanie bezprzewodowe, deweloperzy przeważnie się chwalą, że jest możliwość własnej tutaj dodania pewnych urządzeń, pewnych funkcjonalności. Natomiast no, bardzo mnie to cieszy, że taki produkt powstał, jest to game changer i bardzo często teraz będzie stosowany na tego typu rozwiązaniach. Kolejnym elementem jest klawiatura kodowa, która umożliwia nam oczywiście otwarcie właśnie bramy wjazdowej, szlabanów, furtki, jak i tutaj dostępu do bezpośrednio apartamentów. Więc wykorzystując taką klawiaturę kodową mamy już kontrolę dostępową. Oczywiście takie kody można tworzyć sobie indywidualnie, to nie trzeba też prosić tutaj serwisu. W tym momencie po prostu wchodzimy do aplikacji i dajemy dostęp załóżmy kurierowi, załóżmy, nie wiem, jakimś gościom, rodzinie, która przyjeżdża do nas w odwiedziny. Nie musimy się nikogo prosić. Dodatkowo ma już też tutaj, jak widać, ikonkę dzwonka, więc już mamy dzwonek do drzwi. Możemy też wykorzystywać nie tylko kody, ale też, przepraszam, breloki NFC, więc możemy po prostu przyłożyć brelok i już mamy po prostu dostęp do tego budynku, do tego apartamentu. Kolejnym elementem jest interkom. Interkom to jest też nowy produkt z zeszłego roku. To jest urządzenie sieciowe, więc nie potrzebujemy doprowadzenia oprzewodowania do każdego tak naprawdę apartamentu, domu, tylko i wyłącznie puszczamy okablowanie do interkomu i on się komunikuje sieciowo przez Ethernet tutaj z każdym tutaj domem. Więc jest to redukcja też kosztów materiałów. Taki interkom umożliwia nam komunikację dwukierunkową, więc możemy osobę zobaczyć, możemy z osobą porozmawiać. Jeżeli na przykład prowadzimy, tak jak ja teraz, webinar, możemy zobaczyć, że ktoś stoi przed drzwiami i przycisnąć, załóżmy, predefiniowaną odpowiedź. Załóżmy, jestem na spotkaniu i sam interkom to wszystko odpowie. Jak widać, też ma tutaj ikonkę dzwonka, więc bezpośrednio możemy już połączyć się, wymusić połączenie z naszą aplikacją. Jeżeli nie mieliśmy dostępu do internetu, no to w tym momencie mamy też możliwość zrobienia zdjęcia, więc widzimy, kto stał przed drzwiami, tak zwaną ostatnią aktywność przed naszymi drzwiami głównymi. Nowy produkt to również TouchFlex. TouchPureFlex jest to nowy produkt, który został stworzony z myślą właśnie o projektach deweloperskich, jak i hotelarskich. Jest to przycisk z grawerowanymi tutaj ikonkami. Można sobie taki przycisk konfigurować i wedle właśnie życzeń spersonalizować. Więc w tym przypadku możemy załączyć oświetlenie, możemy tutaj załączyć muzykę, zmienić temperaturę, wymusić załóżmy wieczenie danego pomieszczenia. Ma też tutaj wyświetlacz, który może prezentować godzinę, aktualną temperaturę, wilgotność, jak i własny tekst. Coraz częściej ten TouchPureFlex, zauważyłem, na zachodzie jest stosowany do wyboru apartamentu, więc tymi przyciskami, strzałkami w górę, w dół można wybrać apartament, załóżmy apartament 1, 2, 3, 4. I mamy też dzwonek do drzwi, więc po prostu można wymusić zadzwonienie do konkretnego apartamentu. Również takie rzeczy, takie funkcjonalności można osiągnąć za pomocą naszej klawiatury kodowej, wybierając odpowiedni numer. Stacja pogodowa również jest idealnym rozwiązaniem na projekty deweloperskie, ponieważ dzięki tej stacji pogodowej nie tylko mamy dane lokalne, ponieważ on mierzy prędkość wiatru, nasłonecznienie, jasność, opady deszczu i temperaturę zewnętrzną, natomiast mamy też usługę pogodynki, więc mamy możliwość tak naprawdę dowiedzenia się, co się stanie do 66 godzin później, tak? Więc mamy już jakąś
prognozę i załóżmy, możemy, nie wiem, schować wszędzie markizy, tak żeby tutaj nie uszkodzić tych systemów zacieniania. Dzięki temu, że mamy też prognozę, możemy, załóżmy, nie włączać nawadniania tutaj ogrodów, części wspólnych, jak i te dane ze sobą oczywiście wymieniać, tak, więc po prostu nasze rolety, nasze żaluzje będą się tylko wtedy domykały, jeżeli po prostu będzie odpowiednie nasłonecznienie na zewnątrz, tak, więc to jest też idealne rozwiązanie. Co więcej, nasz system ma w sobie już wszystkie dane, tak, jakimi są dane tak zmierzchowe, świty, impulsy o świcie, więc mamy już zaimplementowany zegar astronomiczny, więc nie trzeba montować jakichś czujników zmierzchu, tak żeby, załóżmy, oświetlenie zewnętrzne się włączało o zmierzchu bądź o konkretnej godzinie. To też po prostu jest już w pakiecie. Tyle z mojej strony. Oczywiście tutaj będziemy też omawiać jeszcze więcej produktów, jeszcze więcej funkcjonalności, natomiast na ten moment chciałbym tutaj przekazać głos Bartoszowi Świtoniowi z firmy SmartMaker i teraz omówi inteligentne osiedle właśnie Brzezińska 306 w Łodzi. Witam wszystkich. Jeżeli... Okej, już przełączam się. Adam, czy mógłbyś ten dać dostęp do szerowania? Masz dostęp. To coś nie idzie. To jeszcze raz dam. O, dobra, teraz jest OK. Powinieneś mieć. Nie wiem, czy mnie widać, słychać. Prezentacja jest OK. Halo, halo. Wszystko jest OK. Słychać, jest okay. Widać. Tak. Dobra. No to witam jeszcze raz wszystkich. Generalnie pokrótce chciałbym Wam opowiedzieć na temat inteligentnego osiedla, co tak naprawdę zyskujecie Wy jako mieszkańcy, co tak naprawdę zyskuje deweloper jako budujący takie inteligentne osiedle. Adam wymienił już dużo wszelkiego rodzaju korzyści płynących z zastosowania jednego systemu. Przede wszystkim taki podstawowy zysk to jest uproszczone zarządzanie takim osiedlem. Wszystko mamy w jednym systemie. Serwis takiego osiedla może odbywać się zdalnie, może się odbywać zdalnie także podgląd na całe działanie systemu, także nie musimy tutaj, zarządca takiego budynku nie musi co dzień przyjeżdżać, żeby zweryfikować pewne rzeczy. Nasze osiedle, deweloper, z którym współpracujemy, buduje osiedle w Łodzi na ulicy Brzezińskiej 306. Jest to osiedle, które będzie wyposażone w parę ciekawych opcji tutaj przez dewelopera, które też dadzą możliwość mieszkańcom zastosowanie w swoich apartamentach czy domach o wiele większej ilości funkcji, niż jeżeli by musieli robić to sami, tak? No przede wszystkim na osiedlu znajdzie się interkom, który będzie sterował bramą wjazdową. Będziemy mogli zdalnie z aplikacji każdy z mieszkańców otworzyć, podejrzeć status bramy lub porozmawiać z kurierem, który akurat będzie stał przed interkomem i odpowiedzieć mu w sposób zdefiniowanych funkcji lub po prostu z nim porozmawiać przez wideorozmowę. Co więcej, na osiedlu znajdzie się paczkomat, który także będzie oparty o system Loxon. Dzięki temu osoba, która nie będzie w domu, będzie mogła poprosić kuriera, żeby zostawił taką paczkę w takim paczkomacie. Przy paczkomacie będzie klawiatura kodowa NFC. Za pomocą pastylki będziemy mogli odebrać taką paczkę z tego paczkomatu, tak? Pojawi się też wiata rowerowa, która będzie monitorowana oraz chroniona przez system Loxon. Na tej samej zasadzie będzie to kontrola dostępu, czyli będziemy mieli wgląd, zarządca budynku będzie miał wgląd, kto w jakich godzinach znajdował się w takiej wiacie rowerowej, w razie jakiegokolwiek zaginięcia czy kradzieży, będziemy mieli wszystkie informacje, co tak naprawdę się tam działo. Części wspólne będą też wyposażone w inteligentne oświetlenie uliczne oraz inteligentne nawadnianie, co za chwilę sobie do tego dojdziemy. Deweloper zmontował też stację pogodową, która będzie nam, tak jak Adam wspomniał, przesyłać duże ilości informacji na temat klimatu i tego, co dzieje się na osiedlu. Dzięki temu każdy z mieszkańców
pakiecie do swojego apartamentu, jeśli wybiera system Loxon, nie musi już zakupywać takiej stacji pogodowej, ponieważ stacja osiedlowa będzie służyć każdemu z mieszkańców, tak? Będzie chronić tutaj rolety przed zamarznięciem, będzie sprawdzać, jaka jest pogoda i decydować o podlewaniu ogrodu oraz więcej innych funkcji. No i ostatni element, czyli smart sauna, do którego zaraz dojdziemy. No i przede wszystkim mieszkając na takim osiedlu mamy większy komfort życia. Wszystko sterujemy z aplikacji, nie musimy nigdzie podchodzić do żadnych paneli wideodomofonów wiszących gdzieś przy drzwiach. Dostajemy notyfikacje, jeśli ktoś do nas dzwoni przy bramie, nie musimy być w domu, żeby taką rozmowę odebrać. No, redukcja kosztów eksploatacyjnych także. Na takim osiedlu znacznie tańsza jest eksploatacja tych wszystkich urządzeń, ponieważ one są w jednym systemie, zarządca ma automatyczny podgląd na jakiekolwiek awarie. Może podglądać też koszty eksploatacyjne, do czego zaraz dojdziemy. No i przede wszystkim bezpieczeństwo jednego całego systemu Loxon versus różne systemy chmurowe, czy to chińskie, czy to jakichś innych producentów, gdzie wszystkie dane trzymane są na serwerach, a nie lokalnie na osiedlu. Na osiedlu zastosowany też został pomiar energii części wspólnych, czyli tak naprawdę możemy sobie tutaj zadecydować, kto będzie miał dostęp do stacji ładowania pojazdów oraz ile tej energii zużył, żeby mógł zarządca później rozliczyć takie na przykład ładowanie samochodów elektrycznych. Co więcej, na osiedlu, tak jak wspomniałem, znajdzie się sauna, która także będzie rozliczana właśnie na podstawie monitorów energii. No i plus dodatkowo zarządca co miesiąc będzie dostawał informacje na temat tego, ile prądu zostało zużyte na całym osiedlu i jak to rozliczyć per mieszkaniec, czy to z systemu podlewania, czy to z systemu oświetlenia ulicznego, czy z jakichś innych elementów, które będą pobierać nam dosyć duże ilości energii na osiedlu. Tak jak wspomniałem, będzie automatyczne podlewanie części wspólnych oraz automatyczne oświetlenie uliczne, tutaj bazujące na zegarach astronomicznych oraz na czujniku ilości światła w nocy. No i przechodzimy do paczkomatu. W paczkomacie wykorzystujemy NFC Touch. Tutaj on będzie nam służył do odbierania, a także wkładania przesyłek do całej kontroli dostępu i zarządzania dostępem do każdej ze skrytek, która będzie przygotowana dla każdego mieszkańca. Jest to ciekawy projekt, pierwszy raz chyba oparty na Loxonie, z tego co wiem, także to będzie ciekawa nowość, która myślę, że tutaj będzie trochę też takim game changerem, że nie będziemy musieli gdzieś kombinować z tymi paczkami, tylko będziemy mieli własny osiedlowy paczkomat, z którego będziemy mogli korzystać w sytuacjach awaryjnych, jeśli nie ma nas w domu. Wiata rowerowa to, tak jak wspomniałem, ten sam produkt, czyli klawiatura NFC. Dzięki temu będziemy wiedzieć, kto w jakich godzinach miał dostęp do takiej wiaty rowerowej, czyli w razie jakichś uszkodzeń, w razie jakichś nieprzewidzianych sytuacji jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to Kowalski był o której godzinie, czy zamknął za sobą drzwi i czy coś nie zniknęło. Jeśli coś zniknie, jesteśmy w stanie łatwo dojść po logach. Zarządca będzie w stanie otworzyć i sprawdzić po prostu, jaki był dostęp do takiej wiaty rowerowej. No i najciekawszy element, czyli pierwsza smart sauna. We współpracy z marką Supin projektujemy i wdrażamy smart sauny wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie ogrodowe. No i przede wszystkim, czym się różni sauna oparta na Loxonie od zwykłej sauny? Bez wychodzenia z domu będziemy mogli uruchomić i przygotować taką saunę i dostać powiadomienie, że sauna czeka i jest gotowa i możemy z niej skorzystać, tak? Czyli siedzimy sobie w domu albo wracamy z pracy, jesteśmy w stanie uruchomić taką saunę zdalnie i właściwie dostać powiadomienie, że jest już gotowa, żeby móc pójść z niej skorzystać. Co więcej,
W saunie znajdą się takie produkty jak audio server, czyli będziemy mieli system nagłośnienia audio, który umili nam czas spędzony w tej saunie oraz poinformuje nas też o seansach. Jeżeli sobie ustawimy jakiś konkretny seans, to taki system audio informuje nas o rozpoczęciu i zakończeniu takiego seansu. Dzięki temu nie musimy mieć żadnych dodatkowych klepsydr czy jakichś manualnych mierników czasu czy zegarków, które gdzieś tam zapominamy zawsze odkręcić. Tutaj wszystko będzie się działo automatycznie. Co więcej, zostaną zastosowane spoty RGBW, czyli będziemy mieli nastrojowy, kolorowe oświetlenie. Dzięki temu będziemy mogli się poczuć jak w spa. Poza tym w saunie znajdzie się, tak jak wspomniałem, multimedia. Każdy z użytkowników takiej sauny będzie mógł sobie puścić dowolną playlistę, zaprojektować sobie taką playlistę na Spotify'u czy puścić radio. Może jeszcze wrócę na chwilę do slajdu z osiedlem. Warto wspomnieć też tutaj odnośnie smart osiedla, że takie smart osiedle ma pełen podgląd zużycia energii i wody w częściach wspólnych, czyli możemy sobie małym kosztem zarządzać takim osiedlem, co powoduje nam no, wygodę w konserwacji i użytkowaniu takiego osiedla, tak? I co więcej, deweloper tutaj przekonał się do rozwiązania LOXO ze względu raz, że na bezawaryjność systemu, na łatwą konserwację takiego systemu, a dwa, że zmniejszoną względem zwykłych systemów ilość okablowania, która jest no tutaj w przypadku osiedla też znacznym kosztem. Dzięki temu mogliśmy tutaj zastosować interkom i wiele innych elementów LOXO-a, które będą połączone po sieci i nie będą wymagały jakiegoś tam dodatkowego, niepotrzebnego okablowania. Co z apartamentami, co z tymi domami? Czy tam już jest LOXO, czy będzie w standardzie LOXO, czy jaki macie plan z deweloperem, żeby przekonać tutaj klienta do rozwiązań LOXO, nie w częściach wspólnych, ale właśnie w częściach tutaj już prywatnych? W częściach prywatnych każdy z mieszkańców będzie mógł sobie dobrać pakiet, wyposażyć swoje mieszkanie w dowolny pakiet inteligentnego domu. Nie wiem, czy widać moją drugą prezentację? Widać. Przede wszystkim z takich podstawowych pakietów na osiedlu znajdzie się pakiet oświetlenie i bezpieczeństwo, czyli dzięki tutaj deweloperowi na etapie już budowania budynku jesteśmy w stanie przygotować taką instalację elektryczną pod system LOXO, co pozwala na zastosowanie znacznej większej ilości produktów kablowych niż rozwiązania u deweloperów, którzy niestety nie pozwalają na modyfikację takich instalacji elektrycznych. Więc tutaj w standardzie będziemy mieli oświetlenie i bezpieczeństwo, które pozwoli nam na pozbycie się dodatkowych alarmów, dodatkowych central alarmowych czy dodatkowych elementów dotyczących oświetlenia. Warto wspomnieć też, że deweloper będzie dobierał rozwiązania, czy to klimatyzację, czy pompy ciepła w ten sposób, żeby także one były kompatybilne z tutaj systemem inteligentnego domu, więc kupując takie mieszkanie, wyposażając je jakby w LOXO, mamy pełen standard, który możemy osiągnąć wręcz w domkach jednorodzinnych, gdzie nie mamy żadnych ograniczeń, tak? I tutaj z tych pakietów każdy będzie mógł wybrać sobie dowolny pakiet. Podstawowe to są właśnie oświetlenie i bezpieczeństwo, bo uważamy, że to jest jakby najważniejsze elementy, przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli alarm na podstawie kontraktonów, na podstawie czujników obecności LOXO-a. To jest taka podstawa. Niektórzy z mieszkańców już wiem, że będą mieli rolety, markizy i będzie ten system tutaj rozbudowywany właśnie o system zacieniania. Co więcej, można w domu sobie zastosować też system audio, który pozwoli nam na słuchanie muzyki w każdym pomieszczeniu i odtwarzanie wielu różnych komunikatów. Tak naprawdę system nas poinformuje o tym, że zostawiliśmy drzwi otwarte lub o tym, że na przykład będzie padać, jeżeli wychodzimy z domu. Każdy komunikat może być przez taki system audio też przekazany.
Kontrola klimatu, no to taka podstawowa kontrola ogrzewania, zacieniania czy klimatyzacji oraz dostęp. Każdy będzie mógł wyposażyć swój apartament, swój dom w klawiaturę NFC, taką jak znajdziemy na osiedlu. Dzięki temu to będzie pełny kompatybilny system i wchodząc na takie osiedle będziemy mogli używać jednej pastylki czy jednego kodu już przy bramie, a także do swojego domu. Będzie to system jakby tutaj rozwinięty o te wszystkie elementy znajdujące się na osiedlu. Dzięki temu my w swoim systemie będziemy też widzieć interkom i będziemy mogli przez niego porozmawiać, czy będziemy mieć ten inteligentny dom jakby tutaj po stronie apartamentu, czy nie. Myślę, że tutaj odnośnie pakietów wyczerpałem temat. Po więcej informacji zapraszam na stronę, zapraszam po webinarze, jeśli się pojawią jakieś pytania. Czy masz już jakieś informacje, co na przykład klient tutaj, o co zazwyczaj pyta dewelopera, na co zwraca uwagę, jakie pakiety go interesują? Przede wszystkim takim game changerem i taką to, co wszyscy pytają, to jest interkom, że fajnie, że będą mieli możliwość porozmawiania zdalnie przez aplikację oraz ten paczkomat. Jakby to są takie dwa tematy, o które często są zapytania. Odnośnie pakietów, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, basic, czyli oświetlenie i bezpieczeństwo, praktycznie każdy. Czasem dokładamy do tego system audio, tutaj w zależności od tego, czy ktoś lubi sobie słuchać muzyki na przykład na tarasie czy w kuchni bez noszenia za sobą jakichś tam głośników na Bluetooth i konfigurowania ich za każdym razem. Jakby tutaj też jest to często wybierana opcja. Poza tym kontrola dostępu też coraz częściej, coraz więcej ludzi ma świadomość, że no to nie jest niebezpieczne, a przede wszystkim to nam daje komfort życia i jest o wiele bezpieczniejsze niż zwykły klucz, ponieważ przy zgubieniu zwykłego klucza no musimy wymienić wkładkę, musimy przede wszystkim zareagować od razu, wiedzieć, że ten klucz zgubiliśmy. Tutaj w przypadku zgubienia breloka czy nie wiem, zapomnienia PIN-u, wygenerujemy nowy, brelok usuwamy, jesteśmy nadal bezpieczni, nie musimy nic wymieniać. Także myślę, że te rzeczy tutaj stawiają na wyższy komfort życia na takim osiedlu i dzięki temu możemy tutaj jakby te wszystkie elementy wraz z tą osiedlową siecią spiąć. Dzięki temu ten komfort życia na tym osiedlu na pewno będzie większy. Z tego co pamiętam, to wspominałeś również, że masz tutaj zapytania i już podpisane umowy na różne tak zwane apartamenty inwestycyjne bądź jakieś tutaj pensjonaty. Dlaczego tak, w ogóle warto wybrać tutaj rozwiązania systemu LOXON, jeżeli chodzi właśnie o takie inwestycyjne tematy bądź apartamenty na wynajem? Jak przede wszystkim według Ciebie pomoże? Przede wszystkim tutaj dla wynajmu, dla apartamentów, dla obiektów, gdzie na przykład nie ma recepcji, czyli nie ma 24-godzinnej obsługi i jakby nikt nie siedzi na recepcji i nie wpuszcza gości, rozwiązania LOXONA są idealne, ponieważ jakby dzięki temu, że zastosujemy kontrolę dostępu na takich obiektach, czy tą możliwość zdalnej konfiguracji, podglądania wszystkich elementów, jesteśmy w stanie zarządzać takim osiedlem właściwie z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, w większości takie rzeczy dzieją się same, czyli jeżeli mamy jakiś apartament, gdzie osoby przybywające mogą przybywać w bardzo różnych godzinach, taka osoba dostaje kod, nie musi nigdzie się zgłaszać na recepcję, po prostu wchodzi sobie do swojego apartamentu, który jest przygotowany, czeka na niego. Bez jakby ingerencji tutaj w recepcję, czyli no recepcję wielu aktualnie, coraz więcej jest takich apartamentów na wynajem, które nie posiadają recepcji i 24-godzinnej obsługi i dzięki właśnie zastosowaniu tej technologii możemy tak naprawdę to spełnić. Tak? Poza tym możemy skalować takie obiekty, czy to jest 1, 2, czy 5, czy 10 apartamentów, dla tego systemu to jest żadna zmiana. Co warto wspomnieć, jest też prosta obsługa, tak? Pani na recepcji, jeśli jest w jednym systemie, w jednym panelu, widzi wszystko, co się dzieje na całym obiekcie, może na pewne rzeczy zareagować.
może wysłać służby sprzątające, które nie będą musiały nosić kluczy do każdego z apartamentów, tylko po prostu będą odbijać się brałekami NFC lub kodem. Będą też znały status, czy taki apartament jest zajęty, czy nie zajęty, czy wysprzątany. Jakby tutaj możliwości są praktycznie nieograniczone, wręcz z tym, że będziemy monitorować, możemy monitorować stan zajęcia sauny, na przykład jeśli mamy jakąś tam saunę współdzieloną i wiedzieć, że na przykład się zwolniła, albo zabukować ją na konkretną godzinę i uruchomić jakby z konkretnego apartamentu. Dzięki temu będziemy mogli na przykład rozliczyć taką saunę, co to też jest główny powód tutaj wybierania systemu kontroli dostępu, z racji tego, że jeżeli mamy tradycyjną saunę, to tak naprawdę ciężko ją rozliczyć, ciężko przyznać dostęp dla osób uprawnionych, które mają dostęp do takiej sauny wykupiony, a rozdzielić od tych, którzy na przykład takiego dostępu do sauny nie wykupywali, tak? Więc no, bardzo dużo mamy możliwości wizualizacji tego w sposób czytelny i prosty. No i co? Ja mam jeszcze takie pytanie, jak tutaj, oczywiście końcowe pytanie od dewelopera bądź inwestora, jak z ceną, czy porównywałeś kiedyś tutaj koszty tradycyjnej, konwencjonalnej instalacji tych mnóstwa ilości sterowników, elementów obsługowych z jednym systemem Loxon, czy to się w ogóle kiedyś zwróci, zepnie, czy to w ogóle jest jakieś, nie wiem, 10 razy droższe, cena. Tego typu pytania trafiają do nas, jak i do naszych partnerów instalacyjnych. Cena przede wszystkim czasem zaskakuje i to w tą dobrą stronę, mianowicie jeżeli mamy systemy rozproszone różnych firm, to tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, ile kosztuje serwis, utrzymanie, nauczenie wszystkich pracowników obsługi takich systemów i później jakiekolwiek awarie, tak? Tutaj dzięki temu, że to jest jeden system, jest to znacznie prostsze, tańsze w serwisie, łatwiejsze do użytku przez osoby, które dbają o takie apartamenty, czyli właśnie chociażby tą sprzątaczkę czy panią na recepcji. Docelowo tak naprawdę te systemy są porównywalne cenowo. Tu na start nie możemy mówić, że to będzie system droższy, bo nie będzie droższy. W wielu przypadkach wychodzi tak, że czasem nawet inwestorzy na pakiecie klimat się okazuje, że jesteśmy w stanie na Loxonie zrobić ten pakiet klimat taniej niż montując osobne termostaty, osobne głowice, jakby osobny system, który będzie zarządzał chociażby samym klimatem. Tak? Więc tutaj mamy oszczędność widoczną i oszczędność taką, która na pewno nam się w przeciągu pierwszych lat działania tej inwestycji zwróci, chociażby ze względu na te utrzymanie tego systemu. Tak? Często też trafia do nas pytanie, co ze stacją ładowania pojazdów. Czy da się to jakoś, nie wiem, uzależnić od jakiejś tutaj karty, tak żeby po prostu te dane były po prostu przesyłane do osoby, która ma samochód elektryczny, żeby, nie wiem, rozliczali się co jakoś co miesiąc w takich tutaj projektach deweloperskich gdzieś w garażach. Czy widzisz w tym też jakiś potencjał i czy Loxon w ogóle będzie potrafił takie coś skoordynować i zintegrować? Widzę potencjał, jest to możliwe, bez problemu takie projekty się trafiają. Korzystamy tutaj, jak w wielu przypadkach, z klawiatury kodowej NFC, dzięki temu rozpoznajemy użytkownika i tutaj już opcji mamy wiele. Możemy dobrać sobie stację ładowania pojazdów, która będzie się komunikować z Loxonem poprzez protokoły różnego rodzaju. Możemy też zastosować liczniki energii elektrycznej przed taką stacją, żeby móc monitorować, ile dany samochód tej energii pobrał, żeby właśnie na koniec miesiąca czy na koniec sesji ładowania, chociażby w hotelu, jeżeli opuszczamy hotel, żeby doliczyć do rachunku taki prąd zużyty na ładowanie. Więc jak najbardziej Loxon to potrafi i potrafi to w sposób dość inteligentny, przejrzysty i prosty, tak? Okej, okay, dzięki Bartek. Chciałbym też zaprezentować nasze tutaj elementy, nasze tutaj możliwości, nasze tutaj osiedla, nie tylko naszych partnerów. Więc chciałbym tutaj udostępnić ekran. Okej, okay, mam nadzieję, że widać mój ekran w tym momencie. Widać, jest okej. Okej, więc ja tutaj też przygotowałem pewne nasze realizacje,
niektóre są w trakcie i niektóre są już zrealizowane. To są oczywiście niektóre, bo zabrakłoby nam czasu. Bardzo fajne osiedle, które powstaje, fajny inwestor, który chce stworzyć pewną koncepcję domów energooszczędnych, tak zwane domy 5E. Jest to osiedle w Mikołowie, tutaj na Śląsku. Tutaj powstają domy, tak z trzy domki, które według koncepcji mają po prostu być, o, co się zmieniło, mają być jeszcze bardziej energooszczędne ze względu na fakt, że po prostu jest tam system LOXON, tak? Jak widać, domy 5E, więc estetyka, ergonomia, energooszczędność, EDOM i elastyczność, więc moim zdaniem jest to przyszłość, więc takie rozwiązania są moim zdaniem na plus. Jest to ogromna wartość dodana, tak żeby po prostu jak najmniej zużywać tej energii, tej drogiej energii. Kolejny element jest to budujące się osiedle Lunaris, tutaj inwestor grupa Ethos Group z Częstochowy, wykonują tutaj osiedle właśnie w Częstochowie. 32 apartamenty, z tego co pamiętam, kolega Łukasz Kapusta tutaj jest partnerem LOXON i to wykonuje. W każdym tutaj apartamencie będzie już pakiet LOXON, więc będzie właśnie ten inwestor właśnie Ethos Group zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Panie Adamie, co klienta przekona? Który pakiet? W standardzie, tak? Czy standard oświetlenia, czy bardziej klimat? No i przygotowaliśmy bardziej wariant klimatu, czyli zarządzanie tutaj ogrzewaniem podłogowym, tam jest kocioł gazowy, plus mały tutaj pakiet bezpieczeństwa, tam będzie oczywiście czujnik betanu i czujnik zalania wody. Więc taki pakiet moim zdaniem jest idealny z tego względu, no tak jak już mówiłem, rosną te ceny gazu i innych tutaj mediów, więc w tym przypadku na pewno to wpłynie na kieszeń tych inwestorów, tych klientów, więc będą mieli zminimalizowane tutaj tak naprawdę koszty ogrzewania w porównaniu do innych po prostu tutaj projektów deweloperskich. Natomiast oświetlenie, jeżeli chodzi na tym, to oczywiście tutaj będzie coś w częściach wspólnych, natomiast również na tarasie, jak i w głównej części, czyli część komunikacyjna, jakim jest tutaj korytarz. Villa Natura, firma monitoringowa tutaj pod Poznaniem, osiedle, z tego co pamiętam, ponad 44 tutaj apartamenty oparte na systemie LOXON jest już zakończone. Tutaj też warto tutaj się zapoznać z taką realizacją. Natomiast bardzo mi się podoba tutaj rezydencja Oskarka w Czechach, w czeskich Budziejowicach, gdzie również mamy swoją siedzibę LOXONa. Jest to ogromna tak naprawdę inwestycja. Z tego co pamiętam, ponad 1000 apartamentów zielonych. Nie tylko, że tutaj mają dachy i elewację zieloną, ale również w środku jest zielony mini serwer i nie tylko. Tak jak wspominałem, tutaj przekonało też również dewelopera tutaj zarządzanie częściami wspólnymi. Paweł Liskowiec, który jest odpowiedzialny właśnie za tą realizację, pokazywał mi wyceny, pokazywał mi funkcjonalności, więc jest tam tak naprawdę zarządzanie wentylacją wspólną, wymiennikownią, tutaj garażami, szlabanami, dostępnością miejsc postojowych. Jest to bardzo fajna realizacja, która została zakończona w tym roku. Oczywiście coraz więcej, stale powstają różne tutaj inteligentne osiedla, jest to też między innymi Das Levels w Austrii, więc w okolice Linz jest to też idealne rozwiązanie dla każdego, który po prostu chciałby mieć zautomatyzowany apartament. Natomiast ostatnio powstał tutaj Skyroof Apartments, Skyroof LOXON, apartamenty wyposażone w LOXON w Bielsko-Biała. Jest tam 6 apartamentów różnego typu, w zależności tam wtedy od designu i od oczekiwań klientów. Również jest tam nasze mieszkanie pokazowe, apartament nowojorski, tutaj co jest na widocznym zdjęciu. I czym te apartamenty się wyróżniają? Pani Beata Krawczyk, która jest właścicielką tych apartamentów, ma po prostu wygodną aplikację, która umożliwia dodawanie tak naprawdę kodów dostępowych. Tam też nie ma recepcji. Natomiast pani Beata, otrzymując tutaj zapytanie z Bookinga, z Airbnb, może bez problemu z pozycji aplikacji stworzyć kod dostępowy i wysłać SMS-em, bądź mailem. W tym przypadku mają
podgląd, kto kiedy będzie, jakie jest oczywiście tutaj obecność w tym budynku. Widzą też, czy serwis, załóżmy, jeżeli jest ekipa sprzątająca, czy może wejść, ponieważ klawiatura kodowa również ma tutaj zaimplementowane tutaj diody LED-owe, więc widzimy, czy ktoś jest obecny w budynku, czy nie. Te wszystkie apartamenty również się ze sobą komunikują. Jest tam na dachu stacja pogodowa wraz z fotowoltaiką, więc tutaj jest wymiana danych, również pogodowych, więc jest to na najwyższym piętrze w Bielsko-Białej, więc ogromne, silne wiatry mogą tam się zdarzyć, więc żaluzje są też chowane w momencie, gdy będzie przekroczona prędkość wiatru, załóżmy 30-40 km na godzinę. Więc Pani Beacie, tutaj zależało na bezserwisowym tutaj tak naprawdę zarządzaniu tymi apartamentami. To się udało dzięki tutaj też Panu Władysławowi. No i jeżeli chodzi o te rozwiązania, jest też film, więc warto się z tym zaznajomić. No i oczywiście jest to przewaga konkurencyjna. Pani Beata też mówi, w jaki sposób wpływa ten film, nasza referencja na swoje oczywiście zarobki, że te apartamenty są już wyposażone w system Loxon, że na to klienci zwracają, że jest już coś ekstra. I tym ekstra jest również właśnie ta łatwość rezerwacji i łatwość zarządzania tego typu budynkami. Więc warto się zastanowić, jakie są możliwości, jeżeli ktoś by chciał się przekonać na własnej skórze, warto też tutaj tam pojechać, ewentualnie do showroomu tutaj w Bytomiu, lub z tego co wiem, Bartek, jeżeli może się pochwalić. Tak, też mogę zaprosić do swojego showroomu, który już niedługo będzie otwarty w Łodzi, w którym będziemy mogli pokazać takiego typu rozwiązania, ale jeszcze tu słowo komentarza odnośnie apartamentów i deweloperów. Wiemy, że tak naprawdę jest to rynek dopiero gdzieś tam w Polsce raczkujący, ale naprawdę mamy coraz więcej zapytań odnośnie inwestycji, ponieważ ci, którzy już, że tak powiem, mają zakończone te inwestycje, to rzeczywiście, tak jak Adam wspomniał, w tym przypadku pani Beata, doceniają ten jeden system, ten łatwy dostęp i zarządzanie swoimi włościami poprzez tak naprawdę jedną aplikację, tak? Więc tutaj wartość dodana, ja uważam, że też jest ogromna w przypadku tego typu obiektów, nie tylko domów, nie tylko prywatnych części, ale też tych części wspólnych u deweloperów lub części właśnie apartamentów na wynajem. Dokładnie. Jeżeli Bartek byłbyś tutaj też taki przyjemny, zdradził troszkę szczegółów, ponieważ ostatnio miałeś też, z tego co pamiętam, spotkanie na temat pewnego ośrodku, tak? Ośrodka. Tak, jesteśmy na etapie procedowania i tutaj ofertowania jednego bardzo ciekawego ośrodka powstającego w okolicach Bełchatowa. Szczegóły może już wkrótce. Generalnie dbamy mamy nadzieję. Dbamy o też o tą reklamę, dbamy o to, żeby pokazać takie miejsca, bo przede wszystkim spędzenie czasu w takich miejscach jest zupełnie na innym, wyższym poziomie wynajem takiego apartamentu i jakby przebywanie w nim to jest troszkę coś innego niż takie standardowe apartamenty, także mam nadzieję, że już niedługo powstanie nowy obiekt, który także będzie zarządzany systemem Loxon i będziecie mogli pojechać, wypocząć w nim oraz poznać tak naprawdę całą technologię Loxon. Będzie tam na przykład sala do jogi, będzie sauna, będzie też część wspólna oraz recepcja, także kontrola dostępu. No parę fajnych smaczków i elementów na pewno się tam pojawi, także zobaczymy. Dlaczego w ogóle tutaj inwestor się zgłosił? Przede wszystkim inwestor miał problem z tym, że jest to obiekt, na którym właśnie recepcja nie będzie działać 24 godziny na 7, więc musi pojawić się jakiś system, który będzie zarządzał zdalnym dostępem dla osób, które będą przybywać na przykład w godzinach wieczornych. Dzięki temu, że to jest system Loxon, to wszystko będzie oparte w jednej aplikacji i to będzie spójne. Co więcej, pojawiło się też parę innych problemów na miejscu do rozwiązania, czyli na przykład właśnie kontrola dostępu do sekcji, do których goście nie mają mieć wglądu, czyli do jakichś pomieszczeń technicznych, do wspomnianej sauny.
dostęp do tej sauny, czyli jeżeli gość sobie wykupi dostęp, to będzie miał możliwość skorzystania z takiej sauny, no ale przede wszystkim też energooszczędność, czyli jeżeli domek zostanie pusty i nie zostanie wynajęty, to Loxon pozwoli na to, że cały ten domek przejdzie w tryb ekonomiczny i nie będziemy mieli jakichś tam horrendalnych rachunków za utrzymanie ciepła w domku, w którym nikogo nie ma, tak? Co więcej, jeżeli wiemy, że na przykład dana osoba zadeklarowała przybycie o 22 w konkretny dzień, taki domek nagrzeje się jakby na jej przyjazd, tak? Więc będzie nie dość, że ekonomicznie, to jeszcze komfortowo. A też takie pytanie, jeżeli chodzi o ilość zapytań. Czy masz jakieś informacje, nie bezpośrednio tutaj od dewelopera Solidny, czy od innych swoich współpracujących deweloperów, jak to wpływa na klientów końcowych, to słowo, że powstaje inteligentne osiedle, że coś jest więcej na tym osiedlu niż na tym typowym deweloperskim naszym polskim rynku. Powiem tak, mam dużo klientów, którzy na przykład byli z zamiarem budowania się, aczkolwiek poszli tutaj w stronę deweloperską i oni oficjalnie mówią, że nie kupią na przykład mieszkania na osiedlu, które nie umożliwi im chociaż zrobienia części inteligentnej po swojej stronie, a zwracają bardzo uwagę na to po stronie dewelopera, czy są zastosowane jakieś właśnie inteligentne rozwiązania. Coraz więcej ludzi na to patrzy i myślę, że to jest przyszłość i coraz więcej ludzi rzeczywiście będzie wybierać tutaj. Ja osobiście też, jeżeli bym wybierał jakieś osiedle, na którym miałbym zakupić mieszkanie, na pewno bym na to zwracał uwagę, ponieważ to jest taki codzienny komfort życia na takim osiedlu, tak? Jakby dużo zyskujemy, tak naprawdę nic nie tracimy, bo na etapie tworzenia, projektowania i robienia takiego osiedla jest to praktycznie kosztowo tak samo albo nawet tańsze w niektórych przypadkach, tak? Więc myślę, że to jest duża wartość dodana. Po prostu trzeba się przemóc i spróbować i na pewno ludzie tego szukają. Ja mam coraz więcej zapytań właśnie odnośnie takich obiektów. Polecamy też takie obiekty, w których można się zatrzymać i zobaczyć właśnie Loxona na żywo. Coraz więcej myślę, że takich obiektów będzie powstawać. Na tą chwilę to są perełki w Polsce jeszcze, ale dzięki temu możemy pokazać klientowi i tutaj zadbać o to, że ma coś unikalnego, coś fajnego, coś, co na pewno przyciągnie tych ludzi, tak? Ja na pewno ze swojej strony bym pokazał troszkę więcej tych osiedli bądź tutaj ośrodków, bo mamy takowe, czy biurowce, natomiast no, nie jestem też upoważniony, natomiast spodziewajcie się pewnych też nowych referencji, nowych filmów, ponieważ cały czas rośniemy. Często też słyszę, że instalator bądź deweloper proponuje deweloperowi rozwiązanie typu Smart Ready. Oznacza to tyle, że po prostu instalacja jest tradycyjna, natomiast przygotowana na późniejszą rozbudowę do automatyki budynkowej. Jest to bardzo moim zdaniem teraz popularne, natomiast moim zdaniem już warto pewien standard zaproponować. Warto już, załóżmy, nie wiem, zintegrować oświetlenie i zacienianie, ponieważ te elementy przeważnie są. No może rolety czy żaluzje rzadziej, natomiast na pewno oświetlenie. I z tego, co wiem, na przykład mamy bardzo duży kontakt z producentami, z różnymi typu dyrektorami, prezesami. Oni też szukają tutaj inwestycji, tak żeby tutaj gdzieś zamrozić swoje pieniądze w fundusze. No i często szukają, bo oni są już zorientowani, znają technologię, szukają tych osiedli inteligentnych. No i znam taki przypadek, że gdzie po prostu nie ma inteligentnego osiedla, nie ma inteligentnego apartamentu. No i pewna osoba chciała już zmodernizować, chciała dodać tutaj automatykę. No oczywiście zmiany lokatorskie są możliwe, natomiast no to są zmiany lokatorskie. To są dodatkowe koszty. Czasami już to chcemy mieć w pewnym stopniu w standardzie, tak? Ponieważ żeby tutaj nie zmieniać, nie uzgadniać, jest to pewnego rodzaju ułatwienie dla naszych klientów. No i moim zdaniem, jeżeli jesteś tutaj deweloperem, warto się zastanowić nad tego typu rozwiązaniami. Warto też się z nami skontaktować, ponieważ no, to nic nie kosztuje. My wspieramy Was tutaj podczas rozmów, podczas sprzedaży i podczas wyboru tutaj partnera instalacyjnego, więc chcemy, żebyście żyli tutaj spokojnie, żebyście jak najwięcej zarabiali, ponieważ wiem, że to jest pewna inwestycja, ale tak jak mówię, ona się zwróci. Ona się zwróci w postaci większej ilości tutaj klientów, jak i
zarządzają tymi częściami wspólnymi, bo przeważnie tutaj jest jakiś zarządca. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tutaj współpracą, puszczam też ankietę. Wiem, że z nami są również instalatorzy, projektanci i deweloperzy, więc jeżeli chciałby ktoś zaplanować pewnego rodzaju projekt deweloperski, warto tutaj zaznaczyć opcję, bądź rozpocząć współpracę, czyli po prostu dowiedzieć się więcej, jak i zapytać się właśnie, co jest więcej na przykład w tych realizacjach, warto zaznaczyć tutaj tą drugą opcję. Minutę tutaj poczekamy, jeżeli chodzi o ankietę, no i po prostu będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie, więc Bartek, zanim tutaj zakończymy, chciałbym Ci bardzo podziękować za swój czas, czas prywatny, tak? Fajnie, dzięki, że zaprezentowałeś tutaj osiedle, zaprezentowałeś swoją osobę, swoją firmę, swoją markę, którą stworzysz. Mam nadzieję, że tych osiedli będzie coraz więcej na terenie województwa łódzkiego, aczkolwiek na tą chwilę jest to chyba pierwsze. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle mieszkaniem na inteligentnym osiedlu, to jest fajna okazja, żeby takie mieszkanie czy dom kupić właśnie w takim miejscu. Zapraszam do siebie także wspomnianych projektantów czy deweloperów. Działamy na terenie całego Łódzkiego. Możemy tutaj pomóc zaprojektować i poprowadzić taką inwestycję. No i dzięki, też Adam. Powinieneś moim zdaniem zaprosić do showroomu za niedługo, tak? Więc tak, za niedługo też wszystkich zaproszę do showroomu, gdzie te wszystkie rozwiązania, o których tutaj rozmawialiśmy, będzie można zobaczyć po prostu na żywym organizmie. Nie będzie to osiedle, ale będzie to przykładowe mieszkanie, w którym będzie można zobaczyć wszystkie te elementy. Więc dziękujemy za dzisiejszy czas, za czas poświęcony tutaj poznaniu systemu Loxon. Mam nadzieję, że się spotkamy, czy to osobiście, czy tutaj telefonicznie, czy mailowo. Zachęcam, ponieważ no, jest XXI wiek, trzeba coś zrobić inaczej niż konkurencja, więc wyróżni się na rynku, instalując właśnie system Loxon. Dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz, Adam.